Przewodniczący Serafin. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni panie i panowie posłowie, prezes Krajowego Związku Kółek Rolniczych Władysław Serafin. Ja chcę wyrazić stanowisko związku w tej sprawie i chyba wielu innych organizacji podobnie myślących, że dyskutujecie państwo nad programem ratunkowym, który tak naprawdę nie ma istotnego celu do spełnienia przez manipulowanie prawem budowlanym. Trzeba likwidować skutki poważnego kryzysu i powiem, że my nie mamy w Polsce kryzysu zbożowego. My mamy kryzys władzy, rządzenia, dlatego że skutkiem dzisiejszym jest zaniedbanie premiera rządu Rzeczypospolitej i podległych mu służb i agend w związku z wyrażoną przez Polskę zgodą w maju 2022 roku na zdjęcie z granicy unijnej ceł ochronnych. Ceł. I w tym się skupmy, proszę państwa. A cały czas opinia publiczna jest kierowana, że sprawca poważnych nadużyć w państwie, jakim jest rząd i premier i minister rolnictwa, nagle objawia się jako anioł z niebios, który daje i powszechnie w narodzie jest przekonanie: o rany boskie, oni ratują polskie rolnictwo, jacy są wspaniali, jacy są cudowni. A ja mówię, że nie. Oni naprawiają swój błąd naszym kosztem, manipulując dzisiaj prawem w celu wywołania efektu społecznego zadowolenia, a nie rozwiązania problemu ekonomicznego. Proszę państwa, dzisiaj się rozpisują media o ściganiu przestępców, którzy nielegalnie sprowadzili zboże. Czy ktoś się puknął w czoło? Właśnie, panie pośle, odpowiem panu na tą wolność i swobodę. Ja się zgadzam z panem. Znośmy bariery głupie, które wymyśliły jakieś składy sejmowe, rządowe, jacyś nieudaczniacy. Znośmy je. Ale dzisiaj, że znieśliśmy barierę kontyngentową i mamy wolny rynek, to za przedsiębiorczość będziemy ścigać dzisiaj przedsiębiorców, którzy nagromadzili zboża, bo premier Morawiecki zdjął granicę 5 czerwca 2022 roku? Wy dzisiaj szukacie sprawców przedsiębiorczych, gospodarnych Polakach, którzy wyczuli biznes i poszli tą ścieżką? A nikt nie zastanowił się, i gdzie jest problem odpowiedzialności karnej, konstytucyjnej i Trybunału Stanu? Proszę państwa, zdjęcie elementów ochronnych z granicy dotyczyło tylko cła, a nie dotyczyło służb fitosanitarnych, weterynaryjnych, którym zadaniem było wpuszczanie przez granicę polską tylko towaru spełniającego standardy Unii Europejskiej. I tysiące pociągów jechało bez kontroli. Sami posłowie to mówicie i macie na to dowody. Tysiące tirów przedsiębiorców zgromadziło 9 milionów w sumie zapasów na polskim rynku. Zawiązanie, dzisiaj zmiana tej ustawy, ja się zgadzam z panem posłem, naprawdę, przepraszam, nazwisko wyleciało mi akurat, Sośnierze, że tak, naprawiajmy głupoty, które Polakom przeszkadzają. Ale to zróbmy w spokojnej atmosferze, a nie w ramach pakietu ratowania rolnictwa. Bo on nie służy, ten projekt jest dalekosiężny i przewidziany jest za rok, za dwa jego skutki działania. Ale weźmy się w sytuację rolników, którzy, wczoraj byłem na proteście w Szczecinie, wróciłem, zbieraliśmy opinie. Panie przewodniczący, panowie przewodniczący, na miłość boską, gdzie jest ta równość podmiotów? A ci, co zainwestowali? Prawda? Ci będą mieli teraz korzystniejsze. A może to jest preferencja jakiejś specjalnej firmy, która produkuje te biny, niebiny? No różne domysły padają. Zostawcie Polakom inicjatywę. Znieście bariery, ale zostawcie inicjatywę. Natomiast to nie służy, oświadczam jeszcze raz, rozwiązaniu kryzysu państwowego, zbożowego. I stanowczo, panie i panowie posłowie, protestuję przeciwko oszustwu i kłamstwu ustami premiera Rzeczypospolitej. To nie rząd dał w drodze nadzwyczajnego olśnienia 10 miliardów na pakiet ratunkowy. Jeszcze raz oświadczam,
Są tutaj osoby, które uczestniczyły w tak zwanym okrągłym stole rolniczym. O godzinie 19 premier Kowalczyk położył nam na stół 1 050 000 000 i powiedział: koniec, to jest wszystko. Wziął teczkę i wyszedł z całą armią urzędników. Dopiero my, szefowie związków, między innymi ja, Agronia, Michał Kołodziejczak i jeszcze kilku, postanowiliśmy zostać nawet na kilka dni. Nawet przez okno wleciały już namioty, śpiwory i inne elementy. I chcę Państwu powiedzieć, że napisaliśmy sami pakiet ratunkowy, 11-punktowy, dlatego żądam przeprosin polskich rolników i polskich organizacji przez premiera, który kłamie. O godzinie 23:00 cały czas kłamie. Pan premier Kowalczyk wyraził zgodę i podpisał umowę społeczną na 10 miliardów złotych. Więc nie jest to żadna nadzwyczajna pomoc polskiego rządu, tylko to jest zrealizowanie postulatów rolników i ich organizacji. I na dzień dzisiejszy, kończąc, chcę powiedzieć, że nie jest prawdą, znów, że 30% zboża już zeszło, co mówił wczoraj minister Telus. Od jakiej kwoty te 30%? Którego zboża? Gdzie? Kto? Komu? Taka improwizacja na granicy pewnego teatrzyku nie powinna mieć miejsca. Tu trzeba płakać i rozpaczać, bo 9 milionów dalej zalega. Jeżeli od 1 200 000 polskiego zboża, które jest w magazynach, 30% zdjęto, no to jest 300 000 ton, ale dalej 9 milionów jest. Korytarzem płynie dalej zboże do portów z Ukrainy. Idą inne towary. Ja Państwa proszę, panie i panowie posłowie, żebyście tę ustawę nie traktowali jako ustawę kryzysową w związku z różnicą zdań. Ja jako związek prezentuję opinię negatywną, bo uważamy, że musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo i znoszenie barier ochronnych co do procesów budowlanych, motywowanych wyłącznie politycznie, a nie technologicznie, nie powinno być przez Sejm dopuszczone i wdrażane. Dlatego na dzień dzisiejszy żaden postulat rolników nie został spełniony i nie ma żadnej gwarancji, że w lipcu, w sierpniu wszystkie przyczepy z pól pojadą w poprzek dróg i staną, dlatego że, proszę Państwa, tym mechanizmem nie zwolnimy magazynów. Winę ponosi rząd, który wpuścił bez badania miliony ton zboża i nie tylko zboża, ale różnych innych surowców, nabiału, kurczaków, całej sfery przetworzonej żywności. My nie chcemy konfrontacji, ale na tej sali, tu, i mnie, i Kołodziejczaka, nazwaliście niektórzy panowie posłowie demagogami w grudniu tamtego roku, w listopadzie tamtego roku, awanturnikami, a życie pokazało, że jako związki myśmy ostrzegali, bo pochodzimy z rolników, spośród rolników i w rzeczywistości czasowej i ekonomicznej my się obracamy. Zatem wszelkie bypassy i tańce, jakie dzisiaj odstawia medialne pan minister rolnictwa, nas bulwersują. Bo w Szczecinie, proszę, kończę już, w Szczecinie, proszę Państwa, nie doszło do zawarcia żadnej umowy społecznej. Tam protestowała grupa działaczy Solidarności i grupa i Związek Kółek Rolniczych w sprawach KOWR-u. I nie jest to żadne porozumienie narodowe. Porozumienie powinno być zawarte poprzez wznowienie pracy okrągłego stołu sygnatariuszy i rozliczenie 10 miliardów i szukanie dalej rozwiązań. I my jako związki chcemy pomóc, nie przeszkadzać, bo pomagając rządowi, pomożemy rolnikom, ale nie jesteśmy słuchani i nasze projekty nie są wprowadzane w życie i dalej spróbuje się robić informacje zastępcze. Winę za całą politykę wpuszczenia zboża niekontrolowanego technologicznie i weterynaryjnie ponosi rząd i komisarz, który nie dopilnował tych spraw i wczorajsze jego słowa są nie do przyjęcia, bo to nie tłumaczy nikogo. Proszę Państwa, ostrzegamy, kryzys zbożowy dalej trwa. To są tylko pozory działalności politycznej i mechanicznej. Nie może być tak, w ostatnim zdaniu podkreślę, dziękuję, że Sejm dostosowuje prawo dla swojego rządu, którego on nie umie wykonać. I zmienia to prawo pod zdolność urzędników,
a nie pod interes państwa. A przoduje w tym Ministerstwo Rolnictwa, jakiś wiceminister nie może sobie z czymś poradzić, to wnosi projekt rozporządzenia czy zmianę ustawy, wy uchwalacie i już jest po ichnemu, a nie poprawnemu. Czyli jeżeli prawo urzędnicy dostosowują do swoich kwalifikacji, do swoich możliwości, to mamy z końcem demokracji państwa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Nie da się tego słuchać. Panie przewodniczący, każdy może się wypowiedzieć niezależnie od opinii. Proszę pan tam.